nowym roku z gabinetu starosty Kołbrzyskiego. Witam Państwa, Robert Dzięba. Dzień dobry, Panie Starosto. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, zaczniemy od tematu zimy, bo nie da się, Panie Starosto, że od tematu zimy nie zacząć, dlatego że no, drogi powiatowe zostawiają co nieco do życzenia. Wczoraj miałem okazję jechać w kierunku Rymania, no więc trudno powiedzieć, żeby były odśnieżone. Mieszkańcy mają swoje uwagi, choć w mieście nie jest źle, ale to na tych większych drogach powiatowych, tak zwanych w powiecie kołbrzyskim, bo niektórzy uważają za drogi powiatowe wszystkie, tak nie do końca jest. No to z tym odśnieżaniem bywa różnie. No i teraz pytanie, jak pan to ocenia? Ja też miałem wczoraj okazję jechać do Szczecina. Oczywiście korzystałem z dróg powiatowych od Charzyna przez Siemyś, Gorawino do drogi krajowej nr 6. Nie możemy się tak bezpośrednio porównywać do sposobu utrzymywania dróg krajowych. Mam tu na myśli ulicę Koszalińską, 11, 6, czy też nawet dróg wojewódzkich. Tam są przeznaczone to inne środki, inna jest kategoria zimowego utrzymania dróg. Drogi powiatowe jest to trzecia i czwarta kategoria ich zimowego utrzymania. Oznacza to tyle, że drogi muszą być przejezdne, muszą być w jakimś stopniu uszorstkowione, czyli zabezpieczone przed gołoledzią i w tych warunkach rzeczywiście te drogi funkcjonują. No, trzeba pamiętać, że oczekiwania w stosunku do dróg w okresie letnim muszą być inne niż w okresie zimowym. Tak jak powiedziałem, sam tą drogą jechałem, ograniczyłem prędkość do 70 km na godzinę i zupełnie spokojnie, bezpiecznie przejechałem, mijając po drodze i samochody ciężarowe, i autobusy, i jakiś sprzęt rolniczy w tym zakresie, więc no, jest tak, jak jest. Ja nie chciałbym generalnie nadwyrężać tak bardzo mocno już nadciągniętego budżetu z racji na nasze inwestycje, po to, żeby powiedzmy kosztem tych inwestycji w okresie 2, 3, 4 dni, bo ta sytuacja za chwilę się ustabilizuje, wydać zbyt dużo środków, a później nie mieć na to, żeby realizować potrzebne nam inwestycje w zakresie budowy dróg, chodników, które mają charakter całoroczny. Tutaj sytuacja na drogach powiatowych w mojej opinii jest na tyle dobra, że stanowią one możliwość dotyczącego przejazdu w miarę bezpiecznego, oczywiście z zachowaniem warunków i pamięci o tym, że jeździmy w warunkach zimowych. Złośliwi powiedzą, że szkoda, że do Szczecina nie jechał pan pługiem, bo byłaby sprawa załatwiona, w tej z powrotem jedna droga odśnieżona więcej. Ale to w takim razie prośba o wyjaśnienie, dlatego że nasi czytelnicy piszą, że no tak, oni rozumieją, że to jest tam trzecia, czwarta czy dziesiąta jakaś tam kategoria wynikająca z przepisów prawa. Natomiast oni wychodzą z założenia, że to znaczy, że po 6-8 godzinach no ta droga po prostu będzie odśnieżona i będzie czarna. Nie, no właśnie czarna droga to jest pierwsza i druga kategoria, natomiast trzecia i czwarta mówi o tym, że droga jest przejezdna, czyli nie stanowi ona zagrożenia dla kierowcy, trzeba ograniczyć prędkość, ona może być w tym zakresie pokryta warstwą śniegu, natomiast musimy zabezpieczyć przed taką typową gołoledzią. Gołoledź częściej występuje w momencie, kiedy temperatura jest bliższa zero, następują opady deszczu, a nie śniegu i ten spadający deszcz natychmiast na podłożu o temperaturze ujemnej zamarza. Tego typu sytuacje są niedopuszczalne i tutaj z tymi sytuacjami sobie będziemy z pewnością radzili. Natomiast pozostawianie pewnej warstwy śniegu w temperaturach ujemnych no, powoduje tylko to, że trzeba jeździć w tym zakresie wolniej. Czarna droga, droga sucha, taką jaką obserwujemy drogi w kategorii dróg krajowych, gdzie tak jak powiedziałem są zupełnie inne budżety, to jest ta pierwsza kategoria utrzymania, a my powtarzam, jesteśmy w kategorii trzeciej i czwarty, czyli znacznie niższy stopień. Jeżeli idzie o tematy, panie starosto, to zostańmy w temacie dróg, ale pieniędzy na drogi. Chodzi o drogę od Gorawina, jak się nie mylę, bo to ma jakaś ta droga swoją specyfikę. W każdym razie do drogi krajowej nr 6. I jak to jest, panie starosto? Bo byliście na sesji budżetowej, to było bodajże 29 chyba grudnia i te pieniążki jeszcze na tę drogę były, bo była rozmowa na ten temat. Inwestycja była zapisana, chyba jest jeszcze przecież w budżecie. W związku z tym i co? Nagle się okazuje, że przychodzi nowy rok i co, tych pieniędzy nie ma? Jak to wygląda? Wczoraj też miałem okazję podczas spotkania z wojewodą, mieliśmy spotkanie wszyscy starostowie województwa zachodniopomorskiego, zostali zaproszeni na takie spotkanie noworoczne z panem wojewodą. Na samym początku też uzgodniliśmy, że nie do końca jesteśmy zainteresowani tymi tematami, które proponuje pan wojewoda, czyli szkolnictwo, bo one jest dla nas wszystkich jakby już zrozumiałe, tak i tak ta ustawa została tego dnia podpisana, więc co tutaj dużo w tym zakresie
tłumaczyć kwestia dotycząca sieci szpitali. No przecież nie wszyscy starostowie te szpitale w tym zakresie posiadają. My, przypomnę, też posiadamy w Kobrzegu szpital, jego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski. Więc skupiliśmy się na tych tematach, które nas najbardziej interesują, między innymi dotyczący właśnie kwestii związanych z budową dróg lokalnych. Ja przypomnę, jaka sytuacja była w powiecie kobrzeskim. Ona zresztą dotknęła wszystkie inne również powiaty. Jeszcze 29 listopada na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego ukazuje się lista rankingowa, ostateczna, podpisana przez pana wiceministra infrastruktury, pana Jerzego Schmidta, która przewiduje ponad 58 różnych projektów o charakterze gminnym i charakterze powiatowym. Na podstawie tego wszystkie samorządy w okresie grudnia zatwierdzają swoje budżety. U nas była sytuacja dokładnie taka sama. My nasz budżet zatwierdziliśmy 29 grudnia i tego właśnie dnia, w którym zatwierdziliśmy budżet, w godzinach popołudniowych na stronach internetowych ukazuje się już nowa lista, bardzo mocno okrojona. Z tych 58 inwestycji znajduje się tylko 35. My w wyniku tego działania tracimy jedną inwestycję, właśnie tą, na której nam bardzo zależy, czyli droga do Gorabino za kwotę 6 milionów złotych. Całe szczęście, że powstaje ta też ważna droga Jedności Narodowej, która była na pierwszym miejscu, uzyskała największą liczbę punktów, więc tutaj chyba nie było w tym momencie zagrożenia. No i na pytanie skierowane osobiście przeze mnie do pana wojewody, jak on to wytłumaczy, no ten sposób, powiedzmy, budowy zaufania, no bo nie w ten sposób buduje się zaufanie pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a samorządami, które przygotowują w tym zakresie środki. No przecież to jest spory zakres prac, trzeba mieć porozumienia dotyczące finansowania, często zaciągnięte już kredyty, czy też promesy na kredyty, podpisane porozumienia z innymi samorządami, bo przecież pamiętajmy o tym, że sposób współfinansowania, kiedy mamy udzieloną pomoc przez inny samorząd, jest dla nas efektem dodatkowych punktów, które powodują to, że projekt jest lepiej oceniany. No odpowiada, że ta sytuacja jest ogólnokrajowa, nie dotyczyła ona tylko województwa zachodniopomorskiego. No i on się pytał w tym zakresie pana ministra, mówimy tutaj o odpowiedzi pana wojewody, który tej odpowiedzi pan minister mu do tego dnia dzisiejszego jeszcze nie udzielił. No wszystko wskazuje na to, że jesteśmy ofiarami poszukiwania oszczędności, polityka realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość, polityka dużego rozdawnictwa wszystkim i wszystkiego, no powoduje właśnie to, że z tych inwestycji ważnych, drogowych, te środki są zabierane, no bo w jakiś sposób ten budżet krajowy też się musi spiąć z kwoty, która była początkowa, chyba 70 milionów złotych, jak dobrze pamiętam, pozostało tylko 35 milionów złotych, czyli blisko połowę te środki na ważne inwestycje zostały ograniczone i to, co powiedziałem na samym początku, nie w ten sposób buduje się zaufanie pomiędzy organami rządowymi a organami samorządowymi. To w mojej karierze samorządowej pierwszy raz jest taki przypadek, gdzie się ukazuje lista ostateczna, a po miesiącu ta lista właściwie jest wywracana do góry nogami. No ale to co wynika z tego, że rozumiem, tych pieniędzy rządowych na inwestycje nie będzie i co dalej? Znaczy wniosek jest tego jeden. Pieniądze, które początkowo były w budżecie Ministerstwa Infrastruktury zabezpieczone, bo przecież wojewoda wiedział, czym może dzielić, ogłosił listę rankingową ostateczną, robi się to na tej zasadzie, że dostaje się pewną pulę środków, no i od najlepszych punktacji do tych słabszych te środki się rozdziela do momentu, w którym te środki zostaną wyczerpane, no i przesyłane jest to później do Ministerstwa Infrastruktury, gdzieś pada sygnał, niestety musimy te środki zabrać, bo są inne potrzeby typu 500+, typu bezpłatne leki, typu obniżenie wieku emerytalnego, jakieś inne elementy związane z polityką realizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. No i jest to, powiedzmy, kosztem dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych, takich właśnie, jakie mieliśmy tutaj przykład w naszym powiecie. Natomiast co się wydarzy w roku 2017? My już podjęliśmy decyzję, że z naszego budżetu nie będziemy dokonywali ściągnięcia tej inwestycji. Utrzymamy te środki, które mamy w tym zakresie zabezpieczone. Jest drugi program, do którego chcemy sięgnąć, program realizowany przez Urząd Marszałkowski. Dotyczy on programu inwestycji transportowych. Tu w tym przypadku mieliśmy zapisane trzy etapy tejże samej drogi. Z tym, że etap pierwszy, który mieliśmy realizować z Urzędu Wojewódzkiego, napisaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, że go nie będziemy realizowali. No i teraz musimy po prostu stan pierwotny przywrócić, czyli te środki, które mieliśmy dostać z Urzędu Wojewódzkiego, będziemy musieli sięgnąć z Urzędu Marszałkowskiego. Ale oczywiście stanie się to też kosztem innych inwestycji, bo w tym zakresie planowaliśmy na przykład budowę tego kolejnego odcinka z miejscowości Gorawino do miejscowości Siemieś, przez często tutaj wspominane przez mieszkańców i gdzie te prośby są do nas adresowane, środki na budowę między innymi przejścia tego drogowego w miejscowości Białokóry.
Proszę Państwa, przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy z Panem Starostą na temat kobrzeskich szkół. Wymieniliśmy kilka opinii związanych z inwestycjami i tutaj Pan Starosta się pochwalił, że nasze technikum informatyczne odniosło kolejny sukces. To jaki to sukces? Wczoraj, jak mieliśmy spotkanie właśnie z panem wojewodem, był również zachodniopomorski kurator oświaty, który poinformował mnie, że jeżeli chodzi o ranking techników informatycznych, nasze technikum zlokalizowane w Zespole Szkół Henryka Sienkiewicza po raz kolejny jest na pierwszym miejscu w województwie, więc mamy najlepszą szkołę informatyczną w województwie zachodniopomorskim. To duży sukces. Ja będę chciał się w najbliższych dniach spotkać z panią dyrektor, z nauczycielami, z uczniami, którzy ten wielki sukces odnieśli. Jutro około godziny 12 będzie również w Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłoszony ranking ogólnokrajowy. Tam liczymy też na dobre miejsce. Próbowałem podpytać kuratora, czy on coś na ten temat wie. Myślę, że mógł wiedzieć, ale nie za bardzo chciał tutaj, powiedzmy, przed tym oficjalnym ogłoszeniem tą informację nam przekazać. Liczę również na to, że skoro mamy pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim, to równie dobrą lokatę wysoką znajdziemy w rankingu ogólnokrajowym. A przypomnę, że kobrzeska oświata to ponad 3000 uczniów. Jesteśmy jedną z lepszych powiatów, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne, no które, jak Państwo wiedzą, za chwilę będzie całkowicie zreformowane. No właśnie, a jakie ma pan zdanie w sprawie tej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy? Dlatego, że de facto rzecz biorąc, to będzie to problem, bo gimnazja znikną i okazuje się, że także w układzie miejskim bezboleśnie się to nie odbędzie. Już jest panika wśród rodziców. Będziemy o to pytali dzisiaj prezydenta, dlatego że mam informację, że niektórzy urzędnicy nawet odmawiają przemeldowania, dlatego że rodzice zaczynają się przemeldowywać po to tylko, żeby utrzymać, że tak powiem, kolegów, rodziców z klasy. Zaczyna to być poważnym problemem w Kobrzegu, tak więc zaczyna się jak gdyby panika i pytanie, czy to w jakiś sposób będzie również się odbijało na szkolnictwie w tym momencie ponadpodstawowym. Znaczy, my patrzymy na to w ten sposób, z takiego jakby prostego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że w jakim stopniu może być to dla nas korzystne, aczkolwiek ja tutaj patrzę na to jako oświatę całą kobrzeską, nie tylko tą dotyczącą szkolnictwa, tego dawniej nazywanego szkolnictwem średnim, bo formalnie rzecz biorąc dojdzie nam jeden rocznik do naszych szkół przy pewnych stałych kosztach utrzymania placówki, mam tu na myśli podatki, energię, ogrzewanie, obsługę techniczną, to powiedzmy te koszty na jednego ucznia się w tym momencie pomniejszają, są podzielone. Natomiast musimy tutaj patrzeć, zresztą mieliśmy kilka spotkań w tym zakresie, jaki będzie efekt całkowity. I tutaj problem polega na tym, że tak na marginesie nikt do tej pory sensownie tego nie potrafi wytłumaczyć. Słuchałem przez parę sekund wypowiedzi pana prezydenta Dudy w dniu wczorajszym, który tą ustawę podpisał. Też mówił o tym, że ma wielkie wątpliwości, ale ją podpisał, natomiast nie wskazał generalnie, jakiego charakteru ma te wątpliwości i one również rodzą się u mnie. Ja też nie wiem do końca, jaki jest cel, jaki jest efekt. Nikt tego do końca nie policzył. W mojej opinii jest to robione w sposób zbyt szybki, troszeczkę chaotyczny na zasadzie tego typu, że mamy tutaj jakiś okres na dokonywanie reform i boję się, że z tego, co mogą mieć charakter ewolucji, wyjdzie z tego jakaś rewolucja, a rewolucja zawsze niesie za sobą jakieś ofiary. Boję się, że tymi ofiarami będą nauczyciele i sami uczniowie. Proszę Państwa, kolejna sprawa to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już w niedzielę w całej Polsce, na całym świecie, w całej galaktyce i możemy mówić jeszcze w wielu różnych miejscach. Ta orkiestra oczywiście zagra także w Kołobrzegu. I mamy tutaj przed sobą gadżet, który będzie można wylicytować w internecie. Drugi gadżet. Mieliśmy również piłkę z podpisem naszego koszykarza Gortata. Tą piłkę już przekazaliśmy wcześniej, natomiast udało nam się pozyskać jeszcze jeden bardzo fajny gadżet. Koszulkę naszego reprezentanta Polski, Krychowiaka. Numer 10 właśnie z takim numerem gra w reprezentacji. Jest tam jego podpis i w dniu dzisiejszym jeszcze przekazujemy to dla organizatora Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę, że te rzeczy można nabyć tylko poprzez oficjalną licytację. Kiedyś były te licytacje
konsultacje prowadzone na miejscu podczas takich spotkań z mieszkańcami. Teraz tylko poprzez drogę internetową można kupić, więc zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć na tę stronę internetową i te elementy, które tutaj kierujemy w ramach świątecznej pomocy nabyć, czyli tą piłkę z podpisem Gortata i koszulkę z podpisem Krychowiaka. No a sam też zamierzam wraz z naszymi kolegami z Ochotniczej Straży Pożarnej Tryton kwestować. Mam już identyfikator oficjalny, więc my swoje miejsce pracy tutaj uzgodniliśmy przy ratuszu. Będzie można od nas coś ciepłego dostać, coś ciepłego zjeść za symboliczną opłatę. No i mam nadzieję, że nasze puszki będą najcięższe i najbardziej ofite, no bo zawsze, powiedzmy, strażacy niosą ze sobą dużo tego ciepła i tak z drugiej strony przecież to jest grupa zawodowa, która, czy też społeczna, która ma największy stopień póki co jeszcze zaufania publicznego w Polsce. No za chwilę będzie miał rząd. To oczywiście żart. Proszę Państwa, taka jeszcze informacja, bo Państwo nie wiecie, ja dzisiaj rano wstałem, jak otworzyłem Facebooka, to zobaczyłem informację, że Pan Starosta obchodzi dzisiaj urodziny. Które? Kolejne. Pierwszy raz w życiu obchodzę 50. urodziny. Właśnie dzisiaj jest taki dzień. No, ja się troszeczkę i podekscytowany miałem bardzo miłą niespodziankę z samego rana tutaj, którą sprawili mi pracownicy Starostwa Powiatowego. Czekali na mnie w moim gabinecie z tortem. No trochę tutaj takiego postępu było, tak się troszeczkę dziwiłem, że wchodzę do starostwa, właściwie wszystkie biura są puste. Mówię, co się dzieje, może wzięli wszyscy urlopy na żądanie, żeby nie musieli dzisiaj się ze mną spotkać, a tu taka miła niespodzianka. Czekali na mnie właśnie tutaj w moim gabinecie. Był tort, no i dostałem coś, co lubię kolekcjonować, czyli szable. Prawdopodobnie jest to replika, muszę jeszcze dokładnie tylko sprawdzić, szabli generała Władysława Sikorskiego, więc tym bardziej miły dla mnie prezent. No cóż, no wchodzę w kolejny etap, no i takie mam postanowienie, że do tej pory biegłem co siła, teraz już będę musiał tylko przyspieszać. Tak sobie pomyślałem, że to dobrze, że przez starostwo nie ulepili bałwana. Ta aluzja nie wiem, czemu miała. Bo ja się zastanawiałem, że jak zaczął pan mówić, że wstaje pan rano i że była niespodzianka, to myślałem, że spadł śnieg, ale się zastanawiałem, co pan powie. Śnieg, no mówię, no zaczynamy traktować śnieg w Kołbrzegu jakąś anomalię, tak, no przecież. No tak. No. To jest pierwszy śnieg w 2017, prawdopodobnie ostatnio gdzieś tam patrzyłem na prognozę. Długodystansowe, rok 16, 15, 14, 13, 12, chyba bez specjalnego śniegu. No pamiętna zima roku 2010, gdzie 11. Tak, gdzie właśnie na 24 godziny Kołbrzeg był odcięty od reszty świata. No cóż, ja dzisiaj będę pracował, no, później będę próbował tym moim jubileuszem 50-letnim się troszeczkę pocieszyć w gronie najbliższych. To życzymy wszystkiego najlepszego, a komentował starosta Tomasz Tamborski. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.